Co wydarzy się wkrótce? Wróżba z kart Tarota i Lenormanda. Witam serdecznie wszystkich subskrybentów i nowych słuchaczy, którzy pierwszy raz znaleźli na YouTubie mój właśnie kanał. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, a wtedy otrzymacie wszystkie powiadomienia o moich nowych wróżbach. Także opłaca się zasubskrybować mój kanał. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również do komentowania, bym czuła Waszą obecność tutaj na moim kanale. Czytam codziennie Wasze komentarze i uwielbiam je. Zapraszam również do lajkowania z łapką w górę moich filmików i również robię wróżby indywidualne. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę napisać mi na mój adres e-mailowy. Wtedy odpiszę o warunkach takiej wróżby indywidualnej. Wróżby indywidualne są oczywiście dokładniejsze, ponieważ skoncentrowane są tylko na Tobie, na Twojej dacie urodzenia Twojego partnera, na Waszych zdjęciach. Wtedy oczywiście możecie zadać również różne pytania lub robię również indywidualnie lustro, prognozę związku. Napiszcie mi na mój e-mail, a wyślę Wam warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. Oczywiście teraz, kochani Państwo, zaczynamy. Ta strona wróżby to jest temat, problem aktualny, z którym się borykamy. Strona prawa to coś, co wydarzy się wkrótce, coś, co rozwiąże lub coś, co powie głębiej o tym, co wydarzy się odnośnie tego właśnie tutaj problemu, który wyszedł. Zobaczmy. Problem lub temat, który jest teraz aktualny. Wieża. Wieża to jakaś wielka awantura, jakieś straszne problemy, które wybuchną wręcz, które rozwalą dotychczasową rzeczywistość, dotychczasowe jestestwo, dotychczasową sytuację. Wieża to wybuch, eksplozja, wielka, tak jak mówię, awantura, która rozwala wszystkie dotychczasowe struktury. To zmiana zupełna sytuacji, to zakończenie aktualnych starych spraw. Wieża to piorun strzelający w te struktury, w tą sytuację, która teraz jest. Tutaj coś się rozwali, coś, co budowaliście, coś się tutaj wydarzy i rozwali. Zobaczmy głębiej, weźmy głębiej w ten temat. Jakieś komplikacje, sprawy zawikłane poprzez być może jakąś kobietę skomplikowaną o ciemnych włosach do ramion, która tutaj była bardzo toksyczna, intrygująca, kłamliwa, która zrobiła dużo zawikłań, problemów, z których teraz nie możecie wyjść, nie możecie się wykaraskać, nie możecie znaleźć wyjścia z tej sytuacji trudnej, zawikłanej, zawiłej. Poprzez jakieś intrygi, kłamstwa, poprzez jakieś fałszywe tutaj sytuacje i toksyczną osobę. Ta toksyczna osoba właśnie, która ewentualnie jest kobietą o skomplikowanym, bardzo zajadliwym charakterze, ta kobieta narobiła Wam tutaj jakichś niesamowitych problemów. Lub ta osoba. Jednak tutaj nadejdzie jakaś pomoc od przyjaciela, przyjaciółki lub przyjaciela. Być może jest ta przyjaciółka właśnie kobietą, ponieważ tutaj widzimy jedną kobietę, która Wam pomoże i tak jakby tą kobietą też możesz być Ty, osoba pytająca, która patrzysz tutaj i po przyjacielsku chcesz załagodzić te problemy. Chcesz tutaj też zobaczyć, kto jest Tobie przyjazny, kto jest tutaj prawdziwym przyjacielem i kto Ci pomoże wybrnąć z tej właśnie bardzo zawikłanej, ciężkiej sytuacji, tak, z której sama sobie nie poradzisz, żeby wyjść.
I tutaj patrzysz w stronę przyjaciół, kto jest Twoim rzeczywistym, realnym przyjacielem i kto pomoże Ci tutaj wejść w głębie tego problemu i rozwiązać ten problem jakoś tutaj głębiej właśnie. Czyli materia, trzeba wejść głębiej w materię, by zobaczyć, co tutaj są za jakieś zawikłane, ciężkie, toksyczne sprawy. I zobaczmy, co wydarzy się wkrótce odnośnie tego konkretnego problemu. Trójka kielichów. Trójka kielichów, kochani, to radość. Radość społeczna tutaj, jakaś praca razem, radość, radowanie się. Trójka kielichów to świętowanie razem, przyjemność. Grupa ludzi, która się dobrze rozumie, która świętuje razem, która się cieszy. Tutaj jakieś święto, uroczystość, zabawa, radowanie się wspólne. Szczęśliwa karta, pozytywna. Zobaczmy, co powiedzą następne karty. Tutaj trzeba poprzez jakieś kontakty. Kontakty, kontaktowanie ludzi, spotykanie ludzi, rozmowy, spotkania, spojrzeć na ten problem, który macie bardzo dokładnie. Zaobserwować, przeanalizować ten problem intrygancki, jakiś, nie wiem, jakiś zakłamany, kłamliwy, poobserwować, jakby zabawić się w detektywa wręcz, ponieważ lupa to jest przyrząd detektywa. Czyli tutaj trzeba zabawić się w detektywa, by spojrzeć dokładnie na ten problem, który wydarzył się w pierwszej części naszego czytania. I tutaj poprzez kontakty, komunikację z różnymi osobami, jakby znaleźć, tak? Znaleźć tutaj sedno tego problemu. I znaleźć tutaj jakby przyczyny tego problemu. Jeśli chodzi o Waszą stabilność, to boicie się, tak? Macie negatywne myśli, że może ten problem, ta awantura, afera zaważyć na Waszym problemie. Sprawy są jakieś tutaj bardzo przygnębiające, przygniatające, nawet łzy, które tutaj ronisz, ponieważ boisz się o swoją egzystencję, czy pracę właśnie, czy dom. I tutaj właśnie jakaś toksyczność, zawiłe sprawy, tak, które przygnębiają Cię, przygnębiają Twoją egzystencję, obarczają Twoją egzystencję i te sprawy trzeba wyjaśnić. Tutaj właśnie ewentualnie znów powtarza się ta toksyczna osoba, która intryguje, która tutaj jest ewentualnie kobietą i te problemy, które Ciebie przeciążają, tak, które sprawiają smutek, żal, no nie wiem, jakąś bardzo negatywną tutaj energię toksyczną, te problemy powinny się rozjaśnić, powinny przejść. Te problemy wymagają wyjaśnienia, wymagają również detektywistycznej wręcz obserwacji. Dlaczego ta osoba tak toksycznie tutaj działa i dlaczego tutaj wybuchnie właśnie jakaś awantura, czy zburzone zostaną te właśnie tutaj toksyczne sytuacje. Także zabawić się należy w detektywa, zaobserwować, co będzie w tym tygodniu się rozwijało. Ta wróżba jest na najbliższy tydzień, więc w najbliższym tygodniu, ponieważ martwisz się o swoją egzystencję, musisz kontaktować te różne osoby, ludzi, dowiadywać się, patrzeć, obserwować sytuację i jakby dowiedzieć się, tak, kto jest właśnie tutaj taki bardzo toksyczny i intrygujący. Kto tutaj Ci przeszkadza i jakby wprawia Cię w problemy takie straszne, tak? No, ciężkie karty niektóre. Przede wszystkim ta powtarzająca się tej żmija, czyli osoba jakiejś skomplikowanej, bardzo fałszywej, wrednej, toksycznej osoby, kobiety ewentualnie, która tutaj bardzo za plecami intryguje i psuje dobrą atmosferę i wprawia Ciebie o ból głowy. Także proszę, zauważ, zaobserwuj te problemy, te sprawy,
Uważaj również, żeby Twoja egzystencja tutaj się cała nie rozwaliła, ponieważ jest tutaj wieża. Coś się rozwala. Pozostają tylko ruiny. Także uważaj, nie daj się sprowokować, nie awanturuj się, zostań spokojna i obserwuj. Patrz i wyjaśniaj. Kontaktuj się tutaj z ludźmi, wspólnie, razem. A będzie jakby rozwiązaniem tej sprawy, tego problemu, tych intryg, tutaj radość. Czyli dobrze się ta cała problematyka może jeszcze zakończyć. Czego oczywiście Wam życzę. Pomimo tych tutaj toksycznych sytuacji, jakichś wrednych ludzi, fałszywych intryg, życzę Wam dobrego tygodnia i uważajcie na siebie. Uważajcie, obserwujcie wszystko swoim trzecim również okiem. Co jest wokół Was, co się dzieje i kto chce Wam zaszkodzić. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce. Zapraszam Was codziennie w tym tygodniu na horoskopy, na rytuał z okazji nowiu księżyca i na wróżby live. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.